nie mam fajna, tylko z tego dziennie. No widzę, masz fajnie. Znowu. No fajnie. Gdzie jest swój plecak? Nawet go nie zapiąłeś. A ty słuchaj, jakbyśmy jechali do Warszawy, to zapnij mu Milo. To chciałby. Dlaczego nie możesz jechać? Bo idzie tam urodziny. Do mojego kolegi po prostu. Na urodziny idziesz? Bardzo chodź szybko. Dobry jestem, Miłosz mi oparł hulajnogę o te. O samochód. A ja ruszając, a ja zapomniałem jej schować i ona stała sobie oparta cały czas i ruszyłem i słyszę jakiś huk. Myślałem, że gdzieś hamulce przytrzymały, bo już było, wiesz, w nocy zimno, na ręcznym, ale patrz, no ręcznego nie miałem zaciągniętego. No i tak bym pojechał bez hulajnogi. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. W sklepie wprowadziłem Black Friday i u mnie ta promocja będzie przez tydzień, czyli od najbliższego piątku do następnego. Widzę, że stoją tam autokary. Idę dzisiaj na halę piotrkowską. Miłosz mi powiedział, że od niego z klasy dziewczyny i znaczy szkoła gra turniej, bo przeszły dalej. Miłosz zajął 2 dni temu, grali mistrzostwa w piłce ręcznej w Piotrkowie i szkoła zajęła 2. miejsce, ale dziewczyny zajęły 1. miejsce. Dzisiaj jakby jest kolejna chyba faza, runda, tak? Już bardziej chyba, nie wiem, czy regionalna, czy to jak to jest, zawody wojewódzkie. I idę zobaczyć, jak sobie dziewczyny radzą. Chcę zobaczyć i porównać chłopaków i dziewczyn zaangażowanie. To, co mówiłem 2-3 dni temu. I mam dziewczyny, pierwszy mecz, jak poradziło się sobie? Dobrze. 9-1. 9-1? Tak. A teraz będzie mecz? Z Bełchatowem. No to zobaczymy, jak poradzicie sobie teraz. No i bardzo dobrze. Raczej to wygramy. Co jak działa? No ten ekran. Ale ty to zajmij się lepiej grą, a nie myśl o jakiejś tutaj. Jak grą, jak wy gracie? Jak wy gracie? Bardzo dobrze. Tutaj teraz będą dziewczyny grały z Bełchatowem, gdzie jest jedna dziewczyna, która po prostu robią całą robotę. Naprawdę jest dobra. I nawet sześć zawodniczych jest w polu, to 3 w ogóle nawet nie idą tutaj, tylko wszystko jest na tą jedną dziewczynę gra. I tutaj mówię, że jeden powinien być tak zwany plaster. Osoba, podobno ty jesteś, tak? Gajdusia. Ola, ty. Gajdusia. Osoba taka najbardziej zadziorna, która będzie takiego zawodnika czy zawodniczkę wyprowadzać z równowagi. Tak to wygląda. Jest tak zwany plaster, trzyma się go, szarpie. Czasami takiego zawodnika właśnie trzeba podkurzyć, żeby się wkurzył, żeby go, wiesz, nerwowo wytrącić z równowagi. O, to jest ta. A, tutaj ta dziewczyna. Ale jest dobra, naprawdę. O, i tak zobacz. I tak wszystko idzie. Wszystko idzie na nią. Brawo, Ola, super, super. Dziewczyny wygrywają 7-3, ale pamiętaj, jak Miłosz grali, wygrywali 7-2 i było 8-8, więc no, ale jest bardzo dobrze. Brawo, Ola, brawo za walkę, brawo! No i co, i koniec meczu, 12-4 jest i wystarczyło jedną dziewczynę przypilnować. Dwie osoby, znaczy jedna Ola, która pilnowała non-stop, plaster.
ale widziałem, że oprócz tego jeszcze ze dwie dziewczyny. Trzymaj się, Marcin. Jeszcze dodatkowo po prostu je pilnowały. No i co? Wystarczyło, ale jest naprawdę, dziewczyna jest bardzo dobra. Tylko wystarczy odciąć ją jedną. A co, ty jest zmęczona nadal? Widziałem, ale warto było. Widziałem, ledwo co oddychałaś. Co? Ona latała w tą i w drugą. Ja widziałem, ale później tak się wkręciłaś, takie miałem wrażenie, że po prostu... No bardzo się w to wkręciłaś i czułaś, że to działa ten efekt, tak? Tego, no. Że to działało. Później sama nawet piłki przejmowałaś. No. I za to możesz pozdrowić, za darmo. Pozdrawiam siebie oczywiście i wszystkich fanów pana Marcina, Mazura i Marcela i Miłosza. Wygrałyśmy. I jeszcze tutaj Kasia, chyba Kasia ty najlepiej, najwięcej bramek rzuciłaś? No, chyba tak. Chyba najwięcej, no nie? Teraz rzuciłaś bramek. No, brawo. Wygraliśmy. Co ty tu robisz? Profesor, bo nikogo nie ma w domu. A masz klucze? Nie. Zatrzymałam, ale nie chcę. Już wróciłeś ze szkoły? Profesor Marcin. Byłeś na obiedzie? Byłem. A gdzie ty wsiadasz? Gdzie? No gdzie ty wsiadasz? Nie idziemy na pieszo. Na piechotę idziemy? Nie, bo później podjeżdżamy pod Marcela. Gdzie pod Marcela? Tam nie będzie gdzie zaparkować. Będzie? No nie będzie, idziemy na piechotę. Ale zaparkujemy, nie wiem, gdzieś na przykład. Chodź, idziemy. No nie, mi jest zimno. Wyświetlacz nie działa, więc nie wiadomo ile jest wolnych, ale nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest źle? Myślałem, że będzie gorzej, no oczywiście. Ach, tutaj wyjechał samochodem i musiał mi się wciąć. Przyszliśmy z Miłoszem na wyprzedaże, czyli mamy dzisiaj Black Friday. Cześć, cześć. Że mamy w ogóle, wiesz, dzisiaj Black Friday. W swoim sklepie też zrobiłem, Milo, ale wiesz co zrobiłem dzisiaj w sklepie? Trochę przesadziłem, bo zrobiłem te spreje z 10 zł na 2. I od razu już kilka osób kupiło na przykład po 5, po 7. Przesadziłeś. Po 7 sztuk, no. Ale to nie jest dobre, bo wiesz co, bo jak, na razie jak ja sprawdziłem w telefonie tylko zamówienia, to wiem, to widzisz, zadanie promocji... 80 ceny. No, za dużo. Dlatego, że zadaniem takich promocji jest to, żeby przyciągnąć klienta, żeby kupił na przykład co innego przy okazji. A jak ktoś mi tylko to kupuje, to mi się to nie opłaca. No ale to się wiesz, sprawdza, testuje. No mi się podobają tamte na przykład. Nike? Mhm. Podobają te. A ty mi się w ogóle nie podobają. 8 stów. W ogóle mi się nie podobają te buty. Ale one wyglądają jak ktoś w nich chodzi. No nie wiem, może. Ale patrz, dla mnie są one... Nie no, tutaj nic nie jest. Dla mnie są one tamte. Co? A co jest? Dresy. Dresy? No. Jakie dresy? Jakie dresy? Te są dla dziewczyn. Co? No ale rozumiem, że ci tak, czy nie? Co? To nie jest dla dziewczyn? Tak. Kolekcja? Miłosz mówi, że mamy zupełnie inny gust. Mnie na przykład się bardzo podobają te, ale dotyku są bardzo fajne. Te? Tych bodźców rozmiar 42. Miłoszowi się te podobają. Nie pytam się, bo się nie podobają. Nie. No, ale tobie się te podobają, tak? No. No nie podobają mi się. One są ładne. Nie podobają mi się. To są te, co ja chciałem... Pamiętasz, co chciałem te z marihuaną? Z marihuaną? No nie, z marihuaną. A słuchaj, mi się te podobają. A tobie? Co? Ale one są ocieplane wewnątrz, wiesz? Czy masz czarne, całe? Te, wziąłeś całe też czarne. No. I ty mówisz, że ja mam inny gust. Nie, chodzi mi o wygląd. No ale co, że złe są? Nie no, ale zobacz, każdy ma inny. Ale popatrz, ale w środku jest, no, wiesz, futerko. Każdy inny. I zamiast tego... butów zimowych, to takie właśnie sportowe. Mi się te nie podobają, bo nikt by mi ich nie wziął. Nie. Czemu w jednym opakowaniu jest jeden but? Ja też tak mam, no to jest po to, żebyś nie wyszedł z dwoma parami. Rozumiesz? Więc muszą być na magazynie gdzieś reszta obuwia.
Ale kiedyś jak tutaj kupowałem, to były normalnie po dwie pary. To ja właśnie też tak miałem. Ale brzydkie. Co? Buty. To są damskie. Nie. Ty będziesz w tym chodził? No. W takich brzydkich ty będziesz chodził? No. Weź na nie, nie, ja z tobą nie chodzę. Czyli będziesz mi obciachu robił, no to co ty? Takie, to jest, jaki to jest kolor? Co mu chodzi? Cappuccino. 38,5. Pokaż mi. No to masz 38,5, to za małe. No. No jaki ty wziąłeś? A WMN to znaczy woman. To jest raczej dla kobiet. Nie. Nie mówiłem? Tylko nie widać. Ale nie, to jest coś innego. A ja wpadłem, szybkie zakupy. Jedne tutaj buty stąd wzięte. 20 zł niby taniej, zobaczymy, nie wiem czy tak jest. A tutaj z drugiej półki przyszedłem na drugą stronę i 40 albo 50 zł taniej. Albo 60 nawet chyba, jakoś tak. Szybko, nawet nie chodziłem po sklepie. Nie, Milo. Skaszana straszna. Ale wiesz, że to są marka do biegania? No, Asicsy, wiem. Ale nie podobają mi się. Sorry, kolor. One są ładne. Nie bardzo. A tam przemęc. Po prostu dlatego, że są te skarpetki. Ej, ale ty czegoś na zimę nie bardziej potrzebujesz? Ja mam buty. Co? Ty też? Też biorę. Salomony. One są, wiesz co? One są na narty, na zimę je wziąłem. Wiesz, nie przemakają. Weź i już. Nie przemakalne są. A ładne są? Idź. Co? Ja idę po sobie, idź.